Znajdujemy się w Vientiane, stolicy Laosu, kraju komunistycznego, który to kraj ma i może swoje minusy, ale chodzi o to, żeby te minusy nie przesłoniły nam plusów. Za mną znajduje się monument zwycięstwa wzorowany na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Jest to chyba najbardziej charakterystyczny punkt w mieście, które jest małe i dość nudne. Dlatego jedziemy za miasto. Dotarliśmy do Parku Buddy. Od razu powiem, straszne zmiany. Wszystko się buduje. Droga w ogóle prowadząca tu 4 lata temu to była jedna wielka dziura. Teraz jest połowę tego, ale budują nową, cały czas także zmiany. No i sam park też jest pełny turystów. Z tego co pamiętam, wtedy byliśmy tylko ja, Tomek i nie, 3-4 osoby. Także zupełnie, jakbym był w zupełnie innym miejscu. Park powstał w drugiej połowie XX wieku z inicjatywy buddyjskiego mnicha, który chciał w ten sposób zrealizować swoje wizje. W parku znajduje się wiele betonowych rzeźb buddyjskich oraz hinduistycznych. Najbardziej chyba znane miejsce w całym parku to gigantyczna kula z wejściem przez usta demona. W środku są 3 poziomy, z czego jeden symbolizuje nasze jestestwo, drugi niżej symbolizuje w naszym pojęciu piekło, a wyżej oczywiście symbolizuje niebo czy raj. W środku surowy beton, trochę jakiś rzeźb. Nie nagramy, bo po prostu jest za ciemno. I można wejść na sam szczyt, tak żeby mieć najlepszy widok. Tutaj te stwory są naprawdę dość straszne, przerażające. 4 ręce, 4 twarze, jakiś człowiek z głową guźca. No to dopiero jest straszne. I to, że 4 twarze, to jeszcze 8 czaszek nad nimi. Jeszcze jakieś smoki, węże tam wyżej. Fuh. Tu jakiś wielkolud trzyma zwłoki kobiety. Nie ma nawet kapcie, buty z jakimiś zębiskami. Ale mimo wszystko to naprawdę ma swój klimat i muszę powiedzieć, że mi się podoba. Kolor tych posągów super gra z zielenią. Są naprawdę bardzo ładnie zrobione. Tu jakieś kwiatuszki, trawa super równo ostrzyżona. Naprawdę mi się podoba i jestem pod wrażeniem. Pozytywnym. Nawet wielki aligator jest. Zaraz zawołam Mariusza. Jesteś, znalazłam coś dla ciebie specjalnie. A, wielkiego węża? Nie. Aligatora. Aligatora. Super. Fajnie, mój ulubiony. Jaki odważny. Zobaczymy, czy w Australii będziesz taki odważny. Nie. Zmieniliśmy scenerię, zmieniliśmy miejsce. Z północy Laosu autobusem nocnym przenieśliśmy się na południe. Do Pakse, które jest wyjątkowo brzydkie, ale okolica jest rewelacyjna. Za mną pierwszy przystanek dzisiejszego dnia, 120-metrowy wodospad. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze kilka takich. Tutaj okolica słynie z tych wodospadów oraz z tego, że jest bardzo żyzna i są tutaj plantacje herbaty, kawy oraz różnych warzyw. Także będziemy próbować kawy, będziemy sprawdzać, jak rośnie. Przed nami bardzo ciekawy dzień. Jesteśmy przy drugim przystanku. Jest to plantacja kawy. Tutaj widzimy, jak rośnie kawa. Małe ziarenka, znaczy małe, właśnie wcale nie takie małe, ziarenka kawy tutaj widzimy. No i pierwszy etap rośnie sobie kawa, a tu zaraz z drugiej strony mamy pszczoły, które zapylają tutaj wszystkie roślinki. Dziś rano padało i właściciel plantacji nam powiedział, że ma nadzieję, że padało wystarczająco po to, żeby arabika zakwitła. Tu widzimy takie malutkie pączuszki, delikatne, są z tego zrobią się kwiaty. Jak tylko roślina dostanie wystarczającą ilość wody, więc za 2 lub 3 dni zakwitną prawdopodobnie kwiaty na biało. I wtedy też pszczoły, które widzieliśmy, które są tu jakby w centrum wszystkiego, wtedy też te pszczoły zaczną być bardziej aktywne. A czego jeszcze dowiedzieliśmy się o pszczołach, to, że one tutaj są aktywne tylko, nieaktywne są tylko przez 2-3 miesiące, kiedy mocno pada.
i nie są w ogóle agresywne. Czyli ci ludzie, którzy je obsługują, pewnie widzieliście, którzy tam z nimi pracują, nie mają w ogóle zakrycia ani nic takiego, ale po prostu postępują z nimi bardzo spokojnie, bardzo powolutku, dlatego te pszczoły ich nie gryzą, nie atakują. No i tutaj ładny krzaczek arabiki, który wkrótce już będzie w białych kwiatach. Te małe, niższe rośliny to jest arabika, a wyższe to jest rubasta, rubła, ja myślę, że to o to chodziło. Próbowaliśmy, naprawdę jest rzeczywiście słodkie i w środku znajdują się dwa małe ziarenka kawy. I teraz to w sumie przypomina w jakiś ten sposób ziarenka kawy. Je trzeba dobrze teraz przygotować i tak na sprawę od dalszych procesów palenia kawy zależy smak, cały smak kawy. O, te wyglądają jak kawa, patrzcie! Tylko biała jeszcze. Mhm. Skórka jest trochę gorzka, ale tak to jest bardzo smaczne. Słodziutkie. Idziemy zobaczyć drugi proces, czyli jak się wypala tu tradycyjnie. Najpierw suszenie, wypalanie. Także w tej kolejności. Około 2 tygodni na słońcu kawka się suszy, jeśli pada, jest oczywiście chowana i później jest zabierana i maszyna rozłupuje ziarenka z tych łupinek i następny proces to będzie wypalanie. Opalanie kawy, dokładnie. Co tam masz? Zagadkę dla ciebie. Okay. Wąchaj. No. Tu w otwarciu. Mhm. I powiedz, co to jest. Cynamon. Cynamon. Ale super pachnie, nie? Aha. Proszę bardzo, liść cynamonu. Taki super. Wielki. Super. A tam, nie patrz na tabliczkę, są takie żółte, widzisz, wiszące? Aha, co to jest? Nie patrz na tabliczkę. Oszukańcu, już. Przepraszam, nie widziałam tabliczki. Oszukuję. Kakao! Kakao, cynamon, kakao, kawa, herbata, wszystko jest. Szaleństwo. Ale pach jest super. Mm-hmm. Taki świeży, delikatny. Świeży cynamon. Pach cynamonu, ale taki delikatny. Tak, nie taki proszkowy. Nie taki proszkowy i taki... Czuję, że to jest świeże z zielonego liścia pachnie. Super. Po tym, jak kawa urośnie, zostanie zapylona, zebrana, wysuszona, wyprażona. W końcu następuje ten moment, kiedy jest degustacja. Ja nie pijam kawy na co dzień, więc... To jest dla mnie zawsze coś wyjątkowego, ta pachnie wyśmienicie. Także na zdrowie się mówi przy kawie. Smacznego. Bon appétit. Jest bardzo mocna. Czuję siłę, będę chodził pewnie cały film tak. Oczy takie i ręce będą mi latały. Pyszna, czarna, laotańska kawa. U źródła. Mamy tutaj pieprz. This is not right, but then you can try the not right one. It's up to you. Mamy tutaj ziarenko pieprzu. Mhm. Ostre. Po chwili zaczyna być takie bardzo, bardzo ostre. Świeżutkie. Świeży. Pachnie ładnie. Tak wygląda pieprz na krzaczku. Dotarliśmy do kolejnego wodospadu. Dotarliśmy do wioski. Trochę nam się pogoda zepsuła, ale jest super, bo jest dużo małych zwierzaczków. Super słodkie, małe te świnki. I co, dzisiaj zupka z wieprzowiną? Ta wioska znana jest z tego, że jej mieszkańcy robią swoje własne trumny jeszcze za życia i później trzymają je pod domem, tak jak tutaj, lub gdzieś na swojej farmie. I po ich śmierci rodzina chowa ich właśnie w tej ich trumnie przygotowanej własnoręcznie. Obecnie jednak ta tradycja zanika i trumny nie są wykonywane z drewna, tylko tak jak widzimy tutaj z betonu. Dalej są zdobione, dalej są przetrzymywane przy domach.
natomiast nie jest już to drewniane. Druga sprawa jest taka, że mieszkają w bardzo dużych, tak wielorodzinnych domach, nawet do 60 kilku osób w jednym wielkim domu drewnianym na palach, takim jak tutaj potrafi mieszkać. Nie? Zlewa cię? No i widzisz. Jesteśmy na południu Laosu, na małej wyspie, która nazywa się Don Det. W krainie 4000 wysp, która to kraina znajduje się w rozlewisku Mekongu. Wysp pewnie nie jest 4000, ale nazwa jest chwytliwa. I dzisiaj będziemy zwiedzać dwie najbardziej popularne wyspy, Don Det i Don Con. Mamy rowerki i będziemy dużo jeździć, dużo przyrody i trochę może też jakieś pozostałości historyczne zobaczycie. Wyspy można objechać na rowerach nawet w jeden dzień, ale nie ma sensu się śpieszyć. Ścieżek jest dużo i można wybierać różne trasy, którymi powinniśmy trafić do celu. Zdarzają się jednak ślepe zaułki. Jechaliśmy sobie wesoło na rowerach, a naszym oczom ukazał się taki oto widok. Most jest zarwany, nie do przejazdu, więc musimy się cofnąć i przejechać naokoło jakąś fajną, miłą ścieżką. Ale takie niespodzianki się po prostu zdarzają. Na moście wiszącym wszystko się rusza, wszystko chobocze. A co chciałem wam pokazać? Deski takie półspróchniałe i odległości, że można pięść wsadzić i poruszać. Także BHP, azjatyckie, ciąg dalszy. Co może nie robi wielkiego wrażenia, do momentu, kiedy na ten sam most trafimy w porze deszczowej. Wróćmy jednak do bardziej ślankowej scenerii. Jestem przy jednym z wodospadów, przy katarakcie, która utrudniła Francuzom podbój kolonialny tego terenu. Mekong miał być dla nich drogą handlową, szlakiem handlowym. Niestety taka przeszkoda jest nie do pokonania dla statków, tym bardziej wielkich transportowych parowców. Po to właśnie powstała kolej, która miała za zadanie ułatwić przeładunek i transport, umożliwić w ogóle transport towarów Mekongiem. Katarakta, jak widać, dość spora, spora ilość kamieni. To miejsce, w którym stoję, jest na środku rzeki. W porze deszczowej nie ma szans, żebym z tego miejsca nagrywał, bo tu jest po prostu wysoka woda, rwąca i kotłująca się. A obok miejscowi mają swoje pułapki na ryby i łapią po prostu ryby w sieci. Znajdujemy się na samym południu wyspy Don Con. Zaraz za mną widać już granicę z Kambodżą. Tamte lądy po drugiej stronie rzeki to Kambodża. Tutaj jest najgłębsze rozlewisko, największe w sumie rozlewisko Mekongu, w którym żyją bardzo rzadkie i niespotykane delfiny rzeczne. A my tak naprawdę znajdujemy się teraz na pomoście, który służył do rozładunku towarów i łodzi z rzeki na kolej. W miejscu, gdzie kiedyś biegła kolej, obecnie przebiega główna i najrówniejsza, jeśli chodzi o powierzchnię, arteria na wyspie. Podążając tym tropem, docieramy do betonowego mostu, po którym kiedyś jeździły pociągi, a który nadal łączy obie wyspy. Nieco dalej znajduje się górna stacja przeładunkowa, po której pozostał jedynie szkielet. Poruszając się po wyspie, często zauważyć można rdzewiejącą trakcję wykorzystywaną przez mieszkańców jako ogrodzenia lub inne elementy konstrukcji.
Natomiast lokomotywy, które zostały porzucone przez opuszczających kolonię Francuzów, przeleżały w gęstych zaroślach kilkadziesiąt lat, zanim zostały odpowiednio zabezpieczone przed dalszym niszczeniem. Znaleźliśmy super miejsce, żeby odpocząć, napić się piwka i zjeść coś dobrego, więc odpoczywamy. Może to gdzieś tutaj. Co teraz? Teraz lądujemy w Kambodży bez wizy. Bez wizy w Kambodży, na dziko. To Kambodża. Teraz będziemy pewnie... Wait, poczekać na delfiny będziemy. Tu pan pokazuje, że gdzieś tutaj mogą być, więc trzeba patrzeć. Widziałaś? Nie. Widziałaś już? Podczas obserwacji delfinów rzecznych należy uzbroić się w cierpliwość i nastawić na to, że prawdopodobnie jedyne, co uda nam się zobaczyć, to ich grzbiet. Nasza wyprawa dobiega końca. Zakończyła się na szczęście sukcesem. Widzieliśmy kilkakrotnie delfiny. No i powracamy, płyniemy z powrotem. W tym odcinku to już wszystko. Następnym razem wybierzemy się do Kambodży, tym razem już z wizą. Dziękujemy za subskrypcję kanału, a zainteresowanych Azją Południowo-Wschodnią zapraszamy do zapoznania się z książką Zwrotnik Dzioborożca.